Witamy Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej zgrać kamieniem czy flakiem. Zapraszamy do oglądania testu. Przygotowaliśmy dwie identyczne piłki Adidas Bojean. Producent zaleca napompowanie ich do ciśnienia od 0,5 do 0,7 bara. Jedną piłkę napompowaliśmy do ciśnienia 0,2 bara, a drugą do 1 bara. Przetestujemy teraz piłki w 5 kategoriach. Odbicie, podania po ziemi, podania górne, przyjęcia i strzały. W teście odbicia widać wyraźnie, że twarda piłka odbija się wyżej, co jest dość logiczne. Test odbicia wygrywa kamień. Następnie sprawdziliśmy piłki w teście krótkich podań. Tu łatwo jest odczuć, że miękka piłka jest o wiele wolniejsza od twardej, a podania są mniej precyzyjne. Podobna sytuacja występuje w przypadku długich podań. Twardą piłką jest o wiele łatwiej przycelować i oddać celne podanie na dłuższą odległość. Miękka piłka bardzo szybko zwalnia w powietrzu. Test długich podań wygrywa także kamień. W teście przyjęcia sprawdziliśmy trudność przyjęcia danej piłki. W przypadku krótkich podań zdecydowanie łatwiej przyjmuje się twardą piłkę. Z większą precyzją możemy nadać jej kierunek, w którym chcemy ją przyjąć. Ale jeśli chodzi o długie podania, to możemy uznać remis. Obie piłki jest dość łatwo przyjąć. Podsumowując, test przyjęcia także wygrywa kamień. Ostatnim testem jest test strzałów. Tutaj trudno ocenić, która piłka wygrywa, bo obie prezentują cechy, których brak przy innym stopniu napompowania. Strzały oddane twardą piłką są przewidywalne, precyzyjne i silne, ale gdy chcemy dawać strzały widowiskowe, takie jak nukbole, to powinniśmy użyć miękkiej piłki. W powietrzu jest ona nieprzewidywalna i wyprawia cuda. Podsumowując, jeśli mielibyśmy wybierać, którą piłką grać, to wybralibyśmy piłkę twardą, ponieważ łatwiej jest ją opanować w każdym aspekcie gry i jest bardziej przewidywalna, przez co łatwiej jest pokazać na takiej piłce swoje umiejętności. Jednak przy wybieraniu twardości piłki powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu na swój komfort i grać taką piłką, jaką nam jest wygodniej. Najbardziej optymalny stopień napompowania jest taki, jaki podaje producent piłki. Mam nadzieję, że test się Wam spodobał. Zachęcamy do zostawienia suba i łapki w górę. Widzimy się w kolejnym filmie.